Według posła Dawida Jackiewicza Parlament Europejski to miejsce, w którym rozstrzygają się również losy Zagłębia Miedziowego, czyli przede wszystkim Legnicy, Lubina, Głogowa i Polkowic. Jeśli chcemy, aby miejsca pracy powstawały, żeby nie było ich coraz mniej, tylko coraz więcej, musimy zadbać o to, aby Parlament Europejski nie podejmował decyzji, które mordują polską gospodarkę. Przepraszam za to słowo, ale rzeczywiście tak jest. Jeśli pakiet klimatyczny będzie utrzymany albo nawet zaostrzony, KGHM, Polska Miedź SA też będzie dotknięta konsekwencjami negatywnymi tego pakietu. Będzie coraz mniejsze miejsc pracy, mniej miejsc pracy, coraz większe koszty energii, coraz większe koszty życia. To wszystkich nas przecież uderzy po kieszeniach. W Parlamencie Europejskim trzeba bardzo zdecydowanie i twardo protestować przeciwko decyzjom, które uderzają w polską gospodarkę. To jest nasz priorytet. Dlatego lider listy przekonywał o tym, że warto pójść do urn, bo właśnie w gestii mieszkańców całego okręgu legnickiego jest to, by głosować na tych, którzy według niego mają doświadczenie, wiedzę i kompetencje. Żeby nie tracili swoich głosów na malutkie partyjki, które nie mają szans dostać się do Parlamentu Europejskiego i nie żeby nie tracili głosów na celebrytów, piosenkarzy, aktorów, showmenów, bo ci nie będą potrafili zadbać o nasze interesy w Parlamencie Europejskim. Nawet jeśli mają wspaniałe talenty piosenkarskie, to nie o to chodzi w Parlamencie Europejskim. Ale jeśli już dostaniemy się do Parlamentu Europejskiego, to tam trzeba zdecydowanie walczyć o to, aby pakiet klimatyczny został zniwelowany, zmniejszone te bardzo drastyczne dla polskiej gospodarki konsekwencje. Dawid Jackiewicz, czyli jedynka na liście do Parlamentu Europejskiego z PiS-u, wielokrotnie podkreślał fakt, że zarówno losy regionu, jak i kwestie związane z KGHM-em nie są mu obojętne. Protestowaliśmy na przestrzeni ostatnich wielu lat przeciwko prywatyzacji KGHM Polska Miedź SA. Protestowaliśmy wtedy, kiedy niesłusznie wygrywały firmy konkurencyjne różne nowe koncesje, a KGHM, który starał się o te koncesje, przegrywał. To jest skandaliczna sprawa. Protestujemy, kiedy przedstawiciele załogi nie mają prawa zasiadać w Radzie Nadzorczej. Protestujemy przeciwko strasznie nieuczciwemu, niesprawiedliwemu podatkowi miedziowemu, który nałożono na KGHM, a to oznacza 5 milionów złotych dziennie podatku z tytułu pracy, ciężkiej roboty, którą wykonuje KGHM. A zatem te doświadczenia ostatnich kilku lat chyba jest wystarczającym świadectwem, że KGHM jest naprawdę w centrum naszej uwagi, uwagi Prawa i Sprawiedliwości i mojej osobiście jako wiceszefa Komisji Skarbu Państwa w Sejmie. Mam nadzieję, że to świadectwo docenią pracownicy, rodziny pracowników, ludzie związani z tym potężnym, jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw. Cieszę się rekomendacją pana przewodniczącego Czyczerskiego. Mam nadzieję, że inni związkowcy również mi jej udzielą. Poseł Jackiewicz twierdził też, że jeśli pakiet klimatyczny będzie utrzymany albo nawet zaostrzony, to spółka KGHM Polska Miedź SA też zostanie dotknięta konsekwencjami tego pakietu, co przyczyni się także do redukcji miejsc pracy, zwiększając jednocześnie koszty energii, a to według niego będzie miało też wpływ na mieszkańców Legnicy. Jeśli w Parlamencie Europejskim nie podejmiemy stosownych decyzji, jeśli nie będziemy walczyli przeciwko dyskryminującym polską gospodarkę, polski węgiel na przykład, decyzją Parlamentu Europejskiego, to wszyscy my, również Legniczanie, odczują to negatywnie w postaci rosnących kosztów energii elektrycznej. Energia elektryczna przekłada się na koszty produkcji, czyli od prostej bułki w piekarni, kończąc na ubraniach, odzieży, samochodach, wszystko będzie droższe. W perspektywie najbliższych 10 lat czeka nas takie zaostrzenie polityki klimatycznej. Decyzje Parlamentu Europejskiego są bardzo trudne dla nas do przyjęcia. Jak widać, kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego nabiera tempa. Program wyborczy numer 1 na liście kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu opiera się na mocnym zaangażowaniu miedziowej spółki. Czy program posła Dawida Jackiewicza odpowiada wyborcom? O tym przekonamy się 25 maja, kiedy to mieszkańcy naszego regionu pójdą do urn.